Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu malarskiego. Tym razem będziemy malować polskie malwy. Tak jak zwykle rozpoczynamy od wykonania szkicu ołówkiem. Zaznaczamy taką luźną linię rozdzielającą niebo od liści naszych kwiatów, a następnie dokładamy łodygi, liście w takim ogólnym zarysie i oczywiście kwiaty. Proszę pamiętać, że jest to ogólny szkic, w związku z tym omijamy wszelkie detale. Teraz czas na przejście do nakładania podstawowych kolorów. Szczególnie tła, czy też nieba, jak również kolorów oddających masę reprezentującą liście, łodygi, a nawet w niektórych miejscach trawę. Najlepszym sposobem otrzymania odpowiednich kombinacji kolorów jest mieszanie ich bezpośrednio na płótnie, używając do tego celu szpachli malarskiej. Kolejnym etapem jest już malowanie detali. Tak więc rozpoczynamy od malowania łodyg i zarysów liści naszych malw. Do tego celu nakładamy na ten sam pędzel dwa różne kolory zielone, a nawet możemy dołożyć troszeczkę koloru żółtego i wykonujemy takie luźne pociągnięcia. Te łodygi nie powinny być w perfekcyjnym kształcie linii wertykalnej, bo przecież tak kwiaty nie wyglądają. Malwy, tak jak wszystkie wysoko łodygowe kwiaty, przechylają się albo w jedną, albo też i w drugą stronę. I naszym zadaniem jest ukazanie właśnie tej charakterystyki naszych kwiatów. Tak jak Renoir, słynny malarz impresjonistyczny, polecałabym użyć tych dwóch różnych kolorów zielonych po dwóch różnych stronach pędzla i od czasu do czasu przekręcać ten pędzelek w trakcie malowania. Dzięki temu linie, jak również kształty naszych liści będą miały piękne, naturalnie uchwycone odcienie i kolory przechodzące naturalnie jeden w drugi. Co do kwiatów, postępujemy w taki sam sposób, pokrywając ich powierzchnię kulistymi ruchami pędzla pokrytego kolorami takimi jak czerwony, żółty, a także purpurowy. Proszę zwrócić uwagę, że aby otrzymać głębię naszych kwiatów, potrzebujemy zaznaczyć czy wprowadzić ciemniejsze kolory do ich środka, a lżejsze czy też jaśniejsze przy samej krawędzi płatków. Dzięki temu nasze kwiaty nabiorą życia i nie tylko będą piękne, ale również bogate w gamę różnych tonów. Ważnym jest, żeby centrum każdego kwiata było pokryte innym kolorem niż kolory pokrywające płatki kwiatów.
Tak na przykład w przypadku naszych różowo-czerwonych malw używamy kolor żółty do pokrycia centrum tegoż kwiata. Nie zapominajmy również o dodaniu trochę ciemnej purpury w pobliżu koloru żółtego, tak aby to centrum kwiata jeszcze bardziej uwypuklić. W przypadku żółtych kwiatów możemy dodać albo kolor purpurowy do centrum, albo też kolor ciemnozielony. Każdy z kwiatów powinien być również wzbogacony innymi kolorami. Tak na przykład kwiaty różowe czy też czerwone mogą otrzymać odrobinę koloru jasno-niebieskiego czy też purpurowego, a w przypadku kwiatów żółtych troszeczkę lekko-brązowego koloru doda im jeszcze większej urody. I tak już powoli zbliżamy się do ostatniego etapu malowania naszego obrazu, którym jest dokonanie tych ostatnich pociągnięć pędzla, aby jeszcze bardziej wyeksponować pewne elementy w naszym obrazie, dodać więcej urody naszym kwiatom, może zmienić troszeczkę kształt liści, tak aby jeszcze bardziej pasowały w naszą kompozycję i ogólnie spojrzeć, czy nasz obraz wygląda tak, jak byśmy sobie tego życzyli. To mają być te nasze polskie malwy, szczególnie dla nas, emigrantów. To są te kwiaty, które przypominają nam naszą ojczyznę. I dlatego też serdecznie chciałam Państwa zaprosić do tego, aby teraz przejęli pałeczkę, wyciągnęli swój zestaw farb malarskich, czy to będą oleje, czy akryle, i wykreowali własny obraz przedstawiający te piękne polskie kwiaty. Proszę się nie martwić o malowanie detali. Mają Państwo oddać duszę tych kwiatów, tych właśnie naszych polskich malw. A ja już chciałam wykorzystać ten moment, aby zaprosić Państwa serdecznie do obejrzenia kolejnego odcinka naszego cyklu malarskiego za 2 tygodnie. Do widzenia, do usłyszenia. Bye bye.